Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan dzisiaj przyjechała do mnie taka oto przesyłka taka kopertka prosto ze Stanów Zjednoczonych jak pamiętacie, gdy otwierałem nagrodę Srebrny Przycisk YouTube'a to brakło tam gratulacji skontaktowałem się z Google, pytając czy to normalne, że mi nie gratulują, czy o co tam chodzi to najmocniej mnie przeprosili, pomyłka zabrakło papierku, bo ktoś po prostu się pomylił albo jakaś maszyna się pomyliła coś się pomyliło tak więc przeprosili i wysłali. Więc zrobimy sobie unboxing koperty od YouTuba. A w zasadzie nie wiem, czy od YouTuba, czy od firmy, która się zajmuje dystrybucją nagród. No dobra, sprawdźmy sobie tą kopertę. Otwórzmy ją prosto ze Stanów, więc pewnie jest jakaś super, hiper atom. Zobaczmy, jak to wygląda. Co tam w środku. O, tu już nic nie ma. Nie ma dolarów. Szkoda mogły być jakieś dolary żartuję oczywiście dobra, mamy to, mamy to, czego brakło na początku szkoda, że brakło na początku, bo jednak dobrze nagroda jest po prostu mieć od razu taką kompletną, a nie taką na raty jak YouTube mi zafundował, ale i tak się cieszymy bardzo co my tutaj mamy? YouTube właśnie udało Ci się coś, co udaje się tylko niewielu twórcom, YouTube Twój kanał subskrybuje 100 tysięcy osób, wiemy, że liczby w YouTube Mogą być naprawdę duże, ale mam nadzieję, że ten sześciocyfrowy kamień milowy nie przysłoni ci rzeczywistości. Twoje filmy poruszyły wszystkich, którzy zasubskrybowali Twój kanał, Zla, znaleźli na nim inspiracje, nowe wyzwania albo po prostu dobrze się bawili. To osiągnięcie jest owocem Twojej ciężkiej pracy, wytrwałości i zapewne zdrowego poczucia humoru. Nikt Ci tego nie odbierze. Jako dowód naszego uznania i szacunku, chcemy podarować Ci to, tę srebrną nagrodę dla twórców. Tę OTO! Tutaj, taką piękistą. Wiemy, że nie robisz tego dla nagród. Robisz to, bo kochasz tworzyć i dzielić się swoją twórczością z widzami, którym na tobie zależy. Z niecierpliwością czekamy na Twoje nowe projekty. Zdobycie miliona subskrybentów może wydawać Ci się bardzo odległe, ale jesteś bliżej osiągnięcia tego celu niż myślisz. Trzymamy za Ciebie kciuki, gratulujemy. Prezes YouTube Suzan Wojcicki. Taki list dostaje pewnie każdy twórca, jednak ja go traktuję bardzo osobiście teraz dopiero ta nagroda ma jakiś większy sens jeżeli był, była sama nagroda, a nie było tej papierkowej, że tak powiem, wstawki no to jakoś nie czułem się dowartościowany teraz czuję się dowartościowany i możemy dalej pracować to tak tylko Was poinformowałem, że YouTube mnie zrobił na raty nie od razu nagroda, tylko jedna przesyłeczka, druga przesyłeczka, teraz dopiero jest komplet niebawem zawiśnie gdzieś na mojej ścianie na chwilę obecną pakujemy, bo musimy zrobić porządki z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć, Czołem, Kluski z Rosołem.